Jeżeli jesteście w moim przedziale wiekowym, to mieliście, pragnęliście, albo chociaż słyszeliście o małej chińskiej zabawce Tamagotchi. Posiadamy swojego potworka, bawimy się z nim, karmimy i staramy się zadbać o to, by nie zdechł. Naprzeciw takim jak ja, fanom Gothica, nostalgicznym dziadom, którzy pamiętają, jak kiedyś to było lepiej, wychodzi deweloper AltDes, prezentując nam apkę na telefon, czyli Tamagotchi. Dzięki, chłopcze. Piękne dzięki. W tej mobilce mamy całkiem sporą personalizację naszego skazańca. Do wyboru kształtu głowy, ryjca, tułowia i kilku pancerzy na start. Opiekujemy się naszym małym bandytą, trenując go, karmiąc, wysyłając w różne miejsca kolonii górniczej. Dajemy mu odpocząć, gdy się zmęczy. Za te czynności zyskujemy doświadczenie i kolejne poziomy. Z coraz większym poziomem wybieramy ścieżkę, jaką nasz pupil ma podążać i z którym obozem ma się utożsamić. Spanie, trening i wyprawy trwają realny czas w prawdziwym świecie. Trochę jak w City Builderach, ale nie przyspieszymy tych czynności dodatkowymi bryłkami rudy. Czas tych wszystkich czynności możemy sobie umilić i bardzo przyspieszyć, grając w minigierki. Każda z wyżej wymienionych opcji ma własną minigrę. Podczas wyprawy możemy zagrać w typowego Endless Runnera. Biegniemy nowicjuszem poprzez bagna i zbieramy tlące się skręty. Paradoksalnie przyspiesza to naszą podróż. Przeskakujemy szczeliny oraz drzewa, omijamy je i turlamy się pod harpiami. Jeden kontakt z niepożądanym obiektem kończy nasz bieg. Nie ma żadnych punktów ani stopniowania trudności. Po prostu skracamy czas wyprawy o 5 sekund z każdym kolejnym jointem. Brakuje mi w tej minigierce ilości zebrania palenia lub chociaż wskaźnik metrów, jakie przebiegliśmy. Zachęciłoby to do podbijania własnych rekordów, nie mówiąc o możliwości rankingu. Byłoby to ciekawe. Gdy wybieramy opcję trening, minigierką dla nas jest obalanie wieży Xardasa na wzór gry Timbergai. Posiadamy dwa paski, życia i many. Życie spada, gdy za długo czekamy na kolejny ruch, a mana wzrasta, im lepiej nam idzie. Gdy naładujemy cały pasek, przez 5 sekund możemy rżnąć ile wlezie bez względu na przeszkody. Znów brakuje mi tej punktacji. Każdy blok zabiera nam 5 sekund od czasu oczekiwania na koniec treningu. Trzecia gierka odbywa się podczas snu i jest to szalony sen o wybijaniu magów na zamku w starym obozie jako Gomez. Zapewne to po tym zielonym nowicjuszu. Gra typu Bullet Hell. Ta przypadła mi najbardziej. Robimy kręcioła z mieczem i zabijamy atakujących nas magów ognia. Wypadają z nich runy i mikstury. Po ich zebraniu nasi oponenci traktowani są zaklęciami. Zwiększany jest nasz pasek zdrowia, zwiększane obrażenia po zebraniu zielonych mikstur i szybkość ataku po szarych miksturach. Po zabiciu jakiejś ilości magów pojawia się boss ze specjalnymi atakami. Można sobie wybrać, czy chcemy sterować postacią lewą lub prawą ręką. Tu też brak jakichkolwiek punktów, ale mimo wszystko to najbardziej rozwinięta zabawa. Za wykonywanie tych czynności zwiększamy lub zmniejszamy swoje paski podstawowego funkcjonowania postaci, czyli zdrowia, głodu i snu, jak w oryginalnej zabawce sprzed lat. Podróżując i trenując zdobywamy jedzenie i eliksiry, którymi zwiększamy wartość pasków. Podróżowanie do kolejnych miejsc zablokowane jest progami levelów i jest to w sumie logiczne, patrząc na oryginał gry. W końcu nie wszędzie można było bezpiecznie dotrzeć od samego początku. Z każdym poziomem postaci odwiedzamy miejsca zgodne z kolejnością fabuły Gothica, czyli na przykład odwiedzamy po kolei obozy, następnie lokacje mają nazwy głównych misji, jak Królowa Pełzaczy lub Co się dzieje na bagnach. Każda lokalizacja pokazuje nam inne tło. Podsumowując, jest to całkiem ciekawa aplikacja. Można w niej spędzić czas podczas powrotu pociągiem z pracy lub w kolejce do dentysty. Moim zdaniem sam tytuł jest zabawnym i pomysłowym zlepkiem słów pasujących do kopii oryginalnego Tamagotchi. Dla takich jak ja, gierka jest do sprawdzenia, ale nie zaciekawi na długo. Trochę szkoda czasu na powtarzalne czynności bez cienia rywalizacji. Gdyby ta gra wyszła 20 lat temu, grałbym jak zły i ścigał się osiągnięciami ze znajomymi. Dziś to tylko fajna ciekawostka, ale zawsze może zaciekawić młodszych odbiorców. Dziękuję, panie, po 1000-krotnie dziękuję.